Witam Was serdecznie, sklep wędkarski Trotka, jest ze mną Robert Retmański. Słuchajcie, zrobiliśmy różne filmy, śmieszne, mniej śmieszne, live'y, shorty, Trotka Story, no tych filmów było różnych, przeróżnych i z nadwody, i ze sklepu, i o różnych produktach. I nigdy nie przypuszczałem, że zrobimy z Robertem film o świetlikach. Słuchajcie, przygotowaliśmy tu Wam z Robertem dużo różnych świetlików. Jak widzicie, przy okazji możecie zobaczyć, jaką ofertę świetlików ma Trotka. Oczywiście te świetliki się zmieniają. Nie jest tak, że jakiejś jednej konkretnej firmy nam są zawsze potrzebne. Raczej w różnych firmach kupujemy różne świetliki. Jak widzicie, tu są naprawdę tych firm, mamy tutaj 6 różnych. A dlaczego kręcimy ten film? Może Robert Wam powie dlaczego? No bo... Robert sam nie wie. Słuchajcie, ja świetlików generalnie nie używam, jeszcze ta technika jest przede mną, ta metoda, której nie ogarniam, używam tylko świetlików do oznaczenia sobie drogi, dokładnie na zawodach na Nowomuńskiej, czyli na Stajesz to Hell. A takich małych? Tak, dokładnie, łamiemy takie małe świetliki i kładziemy sobie na kamieniach tam, gdzie możemy bezpiecznie postawić nogę. I jak to nam podpowiedział Adrian Sikora, także pozdrawiam Adrian. I naprawdę się to sprawdza, bo kładziemy sobie takie świetliki w drodze do, w nocy jak mamy branie, jak zlatujemy po tym wale, to po prostu wiemy, gdzie bezpiecznie, na płaskim, w miarę płaskim kamieniu możemy postawić nogę i to tylko do tego wiem, że służą świetliki. Ja Wam powiem szczerze, że Robert mnie teraz zaskoczył, bo myślałem, że nic mądrego w tym filmie nie wymyśli, bo co można wymyślić o świetlikach. Ale tu mnie zaskoczył, faktycznie można tak zastosować świetlik. Oczywiście my Was, jak oglądacie ten film, prosimy w komentarzach, napiszcie, do czego Wy używacie świetlików. Oczywiście no do spławika, do szczytówki federowej, no to oczywiste, do gum. Spinningiści też używają świetlików, ale pewnie tych zastosowań jest o wiele, wiele więcej. Może jeszcze jakieś nam napiszecie, Robert tutaj powiedział o tych kamieniach, może ktoś jeszcze coś powie. Jest za kamerą u nas tutaj Daniel Wojskowy. Daniel, w wojsku używa się świetlików? Do wyznaczenia jakichś punktów ciekawych, ale to są takie chemiczne światła bardziej, większe trochę świetliki. Jest jeden są takie świetlik, bomba atomowa. Czy to jest świetlik? No, nie, no mówimy o takich tych. No to widzicie, w wojsku też się używa. Także napiszcie w komentarzach, kto jak używa, a my Wam szybciutko zaprezentujemy, jakie mamy świetliki i ja Wam powiem, dlaczego kręcimy ten film. Kręcimy go dlatego, że pojawiła się w firmie Bizon taka oto nowość. Jest to światełko na baterię. Takie troszeczkę ma zastępować klasyczny świetlik do drgającej szczytówki fiderowej i on ma służyć do tego, żeby po prostu w trakcie brania w ciemno, jak jest szaro albo w nocy, żeby federowiec widział branie, używając tego wielokrotnie, ewentualnie co jakiś czas wymieniając baterię, bateria kosztuje około pewnie 2-3 zł, tak strzelam, mógł sobie używać to wielokrotnie i przez wiele godzin. Jak wiecie, świetliki mają swoją moc świecenia po złamaniu, świecą od 12 do 24 godzin, tak producenci podają. Z tym jest różnie, czasami taki świetlik świeci 3 godziny, 6 godzin i już przestaje, no niestety tutaj pewnie zależy od tego, czy dobrze został zrobiony, czy nie i jaka jakość jest tych świetlików, no, ale wiele z nich świeci po te 12 godzin, tak jak producenci opisują. Na pewno moc świecenia z czasem jest coraz słabsza, a taki świetlik elektroniczny będzie nam świecił cały czas mocno i długo, tak? Także ciekawostka taka dla osób, które często łowią w nocy, wieczorem, żeby sobie zmienić na coś takiego. Co prawda kosztuje to 25 zł, ale jest wielokrotnego użytku. Robert, to co otwieramy świetliki, żeby zobaczyć, jakie są świetliki? Nie wiem, czy jest sens, no, jakie są świetliki, to widać na tym. Na co to możemy zobaczyć? No, trzeba zobaczyć, jakie są montaże świetlików w każdym tym opakowań. Jest na przykład... U nas są bardzo ciekawi klienci w sklepie. I otwierają sami. Otwierają i to najlepsze, to otwierają i jeden sobie wyciągają. Ciekawcy klienci. Słuchajcie, ten otworzę na końcu, bo ten ma taki uchwyt właśnie do szczytówki i sprawdzimy sobie tutaj,
czy zakładając ten uchwyt, czy on spadnie, czy nie, tak no pewnie zobaczmy, rzucając ciekawe. Mocniej spadnie. Dobra, mamy tu różne, tego też za chwilę, może od takiego chyba, jeżeli chodzi o ceny, no to świetliki kosztują od 2 do 3 zł, tam czasem poniżej troszkę 2 zł, czasem powyżej 2 zł. Dobrze, otwieramy to. Kamil, jak zwykle otwiera, mi się to niestety nie przyda, ale wiemy, że Daniel będzie... Ale kurczę, Daniel też te wesele za niedługo, także nie wytrzymają ci te świetliki, tak byś udekorował salę. Słuchajcie, przed wejściem. Najpopularniejsze rozmiary świetlików to 3,5, 4 i 4,8 mm. Większość świetlików posiada, tak jak tutaj otworzyliśmy, są dwie sztuki i w środku jest taka gumeczka, która może nam służyć do mocowania ich na spławik lub innych miejscach po to, żeby po prostu, no żeby tą gumkę użyć do jakiegoś tam rodzaju mocowania. I na przykład ten świetlik, który tu otworzyliśmy, no już na szczytówkę byłby trochę kłopot zamocować, nie? No tak, nie. No, także tutaj byśmy sobie nie poradzili, trzeba dodatkowo uchwyt. Oczywiście, no myślę, że każdy wie, jak działa świetlik, po prostu przełamując go, muszę przełamać, teraz jest... o, nawet to skasi światło. Co to? Można taśmą. O, widzisz, wojskowy podpowiada. Słuchajcie, można sobie wziąć, przyczepić taśmą. Rozumiem, że robiłeś, tak? Tak. Tak? O, dobra, mamy. Połamaliśmy, poczekamy chwilę, za chwilę ten świetlik będzie nam pełnym światłem świecił. No i słuchajcie, tutaj mamy innych firm. Ja tu szybko wyczuję, tutaj jest podobna sytuacja, czyli mamy dwa świetliki i gumeczkę. Tutaj mamy świetlik 3 mm i tak samo dwa świetliki, gumeczka, otworzymy, żeby wam pokazać różnicę wielkości. O, na długość jest to samo. Nie wiem, czy tutaj Daniel zrobi zbliżenie, czy się da, ale jest dużo cieńszy, na przykład do cienkiego spławika. Widać? Dobra, super. No, dlatego otworzyliśmy. Połamiemy tego małego też. No i jaka zabawa dzisiaj. Robert, przypuszczałeś, że kiedyś powiem ci, robimy film o świetlikach? No ja też tak nie przypuszczałem do momentu. Zobaczyłem to i mówię, robimy. Dobra, patrzymy dalej. Tutaj mamy dwa świetliki bez gumeczki. To nie będziemy otwierać wszystkich, jak to jest to samo. Ale można wyczuć. Tu mamy dwa świetliki z gumeczką. O, tutaj jest coś jeszcze. Dobra, to otwieramy na pewno. I tutaj mamy Mikado, firmy Mikado. Świetlik. I tutaj mamy dwa świetliki. O, gumkę i jest taki uchwyt. I on jest chyba fluorescencyjny, jeszcze powinien świecić jeszcze dodatkowo w ciemności. I to już możemy zamontować na szczytówkę. Już wam pokazuję. O, pyk, pyk. I mamy na szczytówce do tego... O, Robert będzie hagasił światło. Czekajcie, nie pamiętam, który był świetlik od tego Mikado teraz. Ale pasują inne też. O, dzwoneczek idzie. Słyszę dzwonek. No. No ja wam pokażę numer. O. Tam też jest. Dawaj, zbliżenie. Mamy zamocowane na szczytówce. No, nie wiem, czy się udało. Udało się? Ja wam od razu chciałem pokazać. Zobaczcie. Tak. Bo nie zawsze są te, tak jak tutaj Kamil mówił, nie zawsze mamy w sprzedaży w komplecie taki uchwycik albo jakąś gumeczkę. Mamy taki dzwonek, który możemy raz, dwa zaadoptować sobie do takiego uchwytu. Zobaczcie, tylko to musi być taki dzwonek. Robimy... Ale z dzwoneczkiem można sobie zamontować. Z dzwoneczkiem to nam będzie brzęczało i będzie trudności przy rzucaniu. Można z dzwoneczkiem, tak? Ale bo tutaj też mamy miejsce, tak jak widzicie, mamy miejsce na świetlik, ale sobie obcinamy tak. Ty to teraz wymyśliłeś, tak? Czy coś ci powiedział? Coś mi powiedział. Wiedziałem, tak? Że sam tego nie wymyśliłem. I zakładamy sobie tak samo, jak Kamil tam pokazał. I mamy taki sam uchwyt. Dobry patent, podoba mi się. Znałeś to? Nie. Znaczy, nie pomyślałem, bo takie uchwyty powinno być móc kupić oddzielnie, ale my oczywiście nie mamy. Mamy, ale możecie kupić dzwoneczek. A dzwoneczki na święta. A dzwoneczki możecie sobie na święta, na choinkę. No to widzicie. Albo no to jako tamburyną u Daniela na weselu. Ja teraz poproszę kamerzystę Daniela o zgaszenie światła. Żebyś trafił. Tu. O! Piękna sprawa. Jeszcze wyłącz tu monitor, żeby nam nie rozruszało. No i widzicie, jak świeci
taki świetlik. A nie wyłączaj wszystkiego, tylko monitor. Ja wiem. Dobra, bo potem nie włączę. Wyłączę wszystko. O Jezus. Już? Moment. Dobra. Dobra, o. Słuchajcie. Tak to się dzieje. I teraz będę sprawdzać po ciemku, czy nie. Czasami wędkarze przychodzą i narzekają, że im to spada. Sprawdzamy? No to machnij. Daniel, odsuń się. Nie. Naprawdę trzeba by się postarać. Może Robert, bo Robert ma większe zdolności. A jak pan jeszcze duchka? No to pęknie. Nie, no nie ma aparata. No to czego narzekają? Chyba, że jak masz długą wędkę, to wiesz, zapal światło, bo głupio wyglądamy. No i... Nie. Wiesz, o co chodzi? Jak masz długą wędkę, to może ta siła jednak jest większa, ale czasami narzekają, że spada. Jak widzicie, nam się nie udało. Jeszcze się postaram na bezsensu się, Danielu. No naprawdę trzeba by się postarać, żeby to spadło. No i widzieliście, jak to świeci. No to mamy tu omówione. Robert wam jeszcze pokazał patent z dzwoneczkiem, bardzo ciekawy. Tak, zamontujmy na szczytówkę. No, jak już tak się pochwaliłeś, to... Co prawda jakość tego jest dużo gorsza niż tego Mikado, no ale może to spadnie. Nie, też nie powinno. Jak ci włożymy świetlik? Tu to sobie można dużo świetlików włożyć. No patrz, to takie jest jeszcze, że tu jest zam... To może wylecieć. To może wylecieć, dokładnie. Lecimy, zobaczymy grubszy. O, ten będzie lepszy. Ten grubszy. No. Dobra, patrzymy, może te są takie słabe. Też nie, widzisz? No, trzeba by się postarać, żeby to poleciało. No więc spełnia nam to rolę właśnie o zmierzchu, bardzo wczesnym porankiem lub w nocy, żebyśmy widzieli, co się dzieje z naszą szczytówką. Więc pokazaliśmy wam tu kilka opcji, że są różnie pakowane, często kosztują tyle samo. Tutaj też jest z uchwytem, nie będziemy go otwierać w takim razie. No i tutaj jeszcze jest taka fajna rzecz od Delfina, bardzo mi się to podoba i osoby, które dużo łowią, to kupują chętnie. Czyli mamy taki komplecik w pudełeczku. Futerał taki, czyli mamy zestaw 20 i to wcale nie było drogie, chyba dwie dychy kosztowało. Za 20 świetlików i można sobie uzupełniać. Bardzo fajna rzecz. Kolejne. Myślę, że super sprawa. Nie nosimy gdzieś tam w torebkach porozrzucanych, gdzie kupujemy tego 10, a jak pewnie... Jak papierośnica. Dokładnie, ale tego kupujemy pewnie 10 i co chwilę nam gdzieś to ginie. Ryzyko jest, że można przełamać. No dokładnie, a tutaj nam się nie przełamie, nie samo taki się nie uszkodzi. Dobra, no i teraz przechodzimy do clou programu, czyli otwieramy Bizona, Bizon Feather Tip Light, czyli elektroniczny świetlik właśnie na szczytówkę federową. Ma to zrewolucjonizować branżę świetlikową w rynku wędkarskim. Słuchajcie, więcej tych świetlików jak producentów świetlików, jak producentów kulek. Chyba tak. Słuchajcie, jest tutaj taki uchwyt, który się zamyka. Tu jest wyściłany gąbeczką, żeby nam nie uszkodzić szczytówki. Do zestawie dostajecie baterię. A tam głos ci działa, tak? Słuchajcie, bo to nie jest takie proste. Musimy otworzyć sobie wcześniej. O, udało się. Ten sposób. Dobra, i słuchajcie, tutaj zaczyna się pierwszy manewr. Tu się zaczyna coś, co Kamilowi zryło beret. I dalej ryje. Słuchajcie, odkręcamy. I teraz, zobaczymy, czy Daniel będzie zaskoczony. Słuchajcie, jeżeli zamontujecie tą baterię w tej pozycji, w ten sposób. Świetlik świeci na zielono. Tutaj zakręcacie. No. I machając, on cały czas świeci na zielono, daje nam jedno światło. Ja już tu widzę jedną rzecz lepszą od zwykłych, klasycznych świetlików, że to po zamontowaniu na szczytówkę dużo lepiej siedzi. Te uchwyty do świetlików ruszały się. Tak. To no, rusza się, przesunie się, ale bardzo lekko. No i to nam już na pewno nie spadnie. Zaraz będziemy robić takie testy poważniejsze. Jest to zapięte i zamknięte. Kolor się nie zmienia, mamy na zielono. Poprosimy o zgaszenie światła na chwilę. O. I mamy takie światełko. Daniel się odsunie teraz. Jak jest branie, to nam ten świetlik ma sygnalizować elektroniczny. Też raczej nie spadnie. Dobra, zapalimy światełko. Montaż jest bardzo prosty, bardzo łatwo się to zdejmuje i zakłada. A teraz, jeżeli ktoś chce widzieć brania na czerwono... I teraz czary mary. Teraz czary mary, słuchajcie. Czyli tak, jak chcemy, żeby się świeciło na zielono
wkładamy baterię w tej pozycji i cały czas się świeci na zielono. A jak chcemy, żeby się świeciło na zielono i czerwono, to wtedy trzeba baterię ułożyć w takiej pozycji i wtedy... Dobre czary, co? Co powiesz, Daniel? Tak to zielono, a tak czerwono zielono. Proszę bardzo, jest zielono, jest branie, świeci na czerwono. Ale w innej pozycji ci się nie będzie na czerwono świeciło. Znaczy nie, no teraz już w każdej pozycji będzie się świeciło, ale... Odwrotnie wsadzisz baterię. Tak jest. Jakby się zdrgało, tak? A do dołu jakbyś wsadził baterię. Teraz spróbuję, może będzie na różową, ale... Dobra, zgasimy światło. Świeci się szczytówka. O, widzicie, bardzo czułe to jest dotknięcie. Nie wiem do końca, czy to jest dobre. Dobra, naprężamy. Jest branie. Świeci się na czerwono. Ale jest bardzo czułe. Zapalimy światło. Dla mnie mogłoby być troszeczkę mniej czułe, nie? No żeby takie delikatne dotknięcie, no to już było duże dotknięcie, nie? Ale zobaczmy, czy tak bardzo leciutko przesuwając. O, no tak, jeżeli ruch jest równomierny, to się nie zaświeci, ale już zadrga ręka, to już się nam zaświeci, nie? Więc no jest takie ryzyko, że podczas wiatru będzie nam to na czerwono świecić, dlatego są te dwie opcje, cały czas na zielono lub na czerwono i zielono. Ale czekajcie, sprawdzimy to, co Robert mówił, ale nie, trzeciej opcji nie ma z tego, co wiem od producenta, ale, no, ale sprawdzę. Czekaj, się odsunę, bo żeby to nie wybuchło. Czekajcie, bo było tak, tak? Tak, na zielono. Daniel myśli, zaraz. O, patrz, coś się zepsuło. Czekajcie, coś się zepsuło. O, widzicie? Jest na zielono. Tak. Zielono, czerwono. Trzeciej opcji nie przewidzieli, także... No, dawaj na dół. Na zielono. Czekajcie, jeszcze w lewą stronę trzeba. Ja tego nie umiem zrozumieć. Pewnie jakiś fizyk by mi wytłumaczył jakoś. Patrz. Moja głowa tego nie pojmuje. A teraz w lewą stronę. A w prawą? No nie pierdę. Nie no. Nie no, jakoś... To jest ciekawy film. Dobra, słuchajcie, już nie będziemy tu rozkminiać, bo po prostu jak człowiek czegoś nie rozumie, to głupio wygląda. Także nie będziemy rozkminiać. Nie no, coś tam jakieś jest. Jakiś czujniczek jest. Czujniczek jest, gdzie tam coś tam, coś tam. Słuchajcie, Feather Tip Light od Bizona. Tutaj jeszcze jest size 1,1 do 2 mm, czyli przypuszczam, że tu, no ale oczywiście szczytówka w różnych miejscach ma inną grubość, więc można sobie to w różnym miejscu zamontować. Żeby była mniej czuła, mniej czułości trochę, to myślę, że możemy spokojnie tutaj poniżej to zamontować i będzie wtedy, wiesz Kamil, tutaj możemy poniżej zamontować i będziemy mieli mniej czułą, wtedy, tak? Tak może jeżeli być. I wtedy nie musimy jej tutaj, bo wiadomo, czym wyżej, tym będzie ta czułość bardziej wrażliwa, czym niżej będzie to opóźniało. A gdzie ten świetlik, co tam się nim bawiliśmy? O tu! A porównajmy jeszcze, zgasimy, tylko poczekajcie, włożę baterię. Porównamy świetlik do... Nie no, ten jasny, jaśniej świeci bez znaczy, trzeba porównać, no. Dobra, dawaj, zgaś światło. Nagrywa? Słuchajcie, porównamy świetlik, który świeci tutaj nam, nie wiem, 15 minut, coś takiego, i światełko. No zdecydowanie to świeci jaśniej. Dobra, zapalimy. Także... Przedstawiliśmy wam film o świetlikach. A jeszcze to nie miałem otworzyć, tak, tak to na szybce, bo to jest coś ciekawy świetlik. Nie wiem, czy Robert taki widział. Robert do czynienia ze świetlikami nie miał. Robert tylko sprzeda. Ma zakaz otwierania świetlików. Nie, to ten jest nawet jeszcze inny niż ja myślałem. Przykro, ale o tym dowiecie się w następnym filmie, bo... Jest taka instrukcja, że... Nie, nie, myślałem, że to jest jeszcze inny, bo czasami są świetliki, jeszcze my takich nie mamy, zakończone na ostro, że można wbić w gumę, żeby... Komuś w głowę oko. Nie, można wbić w gumę, żeby po prostu... można wbić w gumę, żeby guma świeciła i światło też może drapieżnika. Zainteresować, tak, no, i zaatakować. Takie, różne gumy są. Słuchajcie, ten świetlik wśród świetlików wygląda jak no nie Mercedes. Nie, jakby wiedział, o czym mówimy. Ten świetlik wśród świetlików wygląda jak Mercedes, także łamiemy go, zobaczymy. Na czerwono będzie świecił.
O Jezu, jaka farba poszła. A to jest jakiś montaż, ale nie mam pojęcia do czego. Do torby. Ty, ten świetlik jest dziwny. Na pewno kupiłeś dobre świetliki? Kto to, co to? Neon. Gaś światło, zobaczymy. On nie świeci w ogóle, kur. O, świeci. Nastrojowy. Nastrojowy taki. Takich do namiotu to bym potrzebował 100. Poczekaj, bo one są takie dobre, to może za chwilę nas zaskoczyć. Nie widać w kamerze? Nie. Za mało świeci? A teraz? O, jakąś łunę pan widać. Bardziej ten zielony widać. Ten na ziemi? Nie, no, nie widać go. Dobra, gasimy. Znaczy zapalamy. Bo on się rozkręca dopiero. Słuchajcie, taki świetlik, którego nie widać w ciemności. Czy nie, no my widzieliśmy na kamerze, nie było widać. Także taki o, na czerwono. To jak wam powiem, co to za firma, żeście widzieli. Neon. Neon, a nie, to Spro robi, wiesz? Aha. No dobra, to mamy świetliki omówione. My was zachęcamy, osoby, które często łowią w nocy bizona. Elektroniczny świetlik chyba muszą mieć, także zachęcamy. Dobra, czy chciałbyś coś jeszcze o świetlikach dodać? Myślę, że już wyczerpałeś przez te 20 minut. Ale zlekceważyłeś temat świetlików. 20 minut filmu o świetlikach. Dobrze, że jeszcze nie otworzyliśmy wszystkich, to wszystkich raz, paczek, bo a dwa jeszcze myślę, można było wszystkie nad wodą sprawdzić. Myślę, że YouTube by zwariował, jakbyśmy jeszcze te 5 paczek otworzyli. No, ten jest najciekawszy, nie? Tak, ciekawy. Czerwony z takim tym. Z takim czymś, czapeczką. Z takim czymś, czapeczką. Pozdrawiam was serdecznie, mam nadzieję, że wam się podobało i dawajcie tam komentarze.